grają na ławce i grają na boisku. Wy macie... Źle mówię, bo to tak narzuca. Cały numer jest oddać władzę. Cały numer jest oddać władzę dzieciakom. Żeby to one się uczyły. Przecież Przemek, chyba najstarszy wiekiem tu jesteś. Słuchaj, ile już roczników prowadziłeś? Ale to rodzicem. No dobrze, ale jesteś dookoła sportu czy co? No 40 roczników. I co, wszystkie tak samo? Bo to ja, trener, będę mówił, straciłeś, rzuciłeś, brawo, źle, brawo, źle, podałeś, nie podałeś, no do dupy. Jak my chcemy zrobić indywidualne jednostki silne, które umiem grać, jeżeli nie oddamy im tego? I to jest prosty mechanizm, jak to zrobić. Odprawa przed meczem. Dobrać w pary, silny ze słabym, koniecznie. Ja jestem słaby, Marcin silny, Marcin mnie pilnuje. Wiecie czemu on mnie pilnuje? Żeby złapał akceptację do mnie, wykorzystał mnie do swojego celu wygranego meczu, czyli będzie mi podpowiadał, czyli moje... On ma 3 punkty, ja mam 1, ale jego punkt udzieli się mi. Że ja będę silniejszy z jego wzmocnieniem, a wiecie na co to się przeniesie? Poza boisko. Na układ spania, na układ jedzenia, na układ wszystkiego, można powiedzieć, pozasportowego. Czyli budujecie przyjaźń, jeżeli to oddać. Jeszcze chyba jedna rzecz, sobie zapisałem w te pół godziny. Każdy mecz taki sam będzie, jeżeli nie wprowadzicie tych obserwacji, to jest pierwsza rzecz. One są potrzebne dzieciom, nie wam. Tylko jak dziecko uczy się, dziecko to się nauczy. Aha, i teraz zakaz wyniku. Że wynik staje, nie? 35 punktów, wynik 0-0. Ja dzisiaj to zrozumiałem dopiero. Tak sobie najpierw popatrzyłem, ale bez sensu, rodzice pewnie będą awantury robić i tak dalej. Niesamowita sprawa. Dzieci grały lepiej bez wyniku niż z wynikiem. Czemu? Bo miały presję trenera. Przecież opieprzyłeś chłopaka, bo nie trafił. A tak on już miał w nosie, czy nie trafił, czy nie, bo się cieszył swoją dobrą akcją i grał tą akcję dla siebie. Kolejna rzecz. Mądry trener powie, ale mi potrzebne jest napięcie, sytuacja trudna. Coś twardego, żeby... Stres jakiś, lekki stres, psychologiczne napięcie. Zrób to! Jest minuta do końca, weź czas i mówisz tak. Uwaga chłopaki, przegrywamy 5-0, mamy minutę do końca. Trzeba rzucić 3 kosze. To jest dla nas mecz, wychodzimy, walczymy. Druga sytuacja, masz ostatnią akcję, weź ten czas. Zagraj sobie sytuacje specjalne. W treningu masz 3 sytuacje specjalne. Na przykład, przegrywamy kwarty 20 punktów, trzeba nadrobić. Na pewno wygrałeś kiedyś Tomek mecz, przegrywając 20 punktów na czwartą kwartę. I to masz wyćwiczyć. Jeżeli tu sobie wyćwiczysz, czy w treningu nawet, bo to sytuacje treningowe, to będziesz miał w maju najważniejszy mecz za 2 lata i tak dalej, przypomnisz im ten dzień, że miałeś taką sytuację, ale dalej, gramy na utrzymanie. Wynik 0-0. Seweryn wymyśla sytuację. Słuchajcie, prowadzimy, 3 minuty do końca prowadzimy 8 punktów. Wizualizacja, utrzymajmy te 8 punktów. Dalej, mamy piłkę pod swoim koszem, przegrywamy 1-8 sekund do końca. Mamy piłkę z połowy, czyli bądźcie kreatywni. Zajmijcie się wszystkim dookoła dzieciaków, a prowadzenie tych pieprzonych, podanie czy pobieg do ataku, czy zastawić, czy coś, to zostawcie im. Wy się skupcie na tym wyższym poziomie. Kreujcie im sytuację i życzę każdemu, w każdym meczu, żeby było 0-0. Bo dopiero te sytuacje rozwiną dzieciaki, bo je uwolnią. Uwolnią od tego pieprzonego niewolnictwa wyniku. PZPN już ligę przygotowuje bez rywalizacji do U12. Wszystko będzie 0-0. Wszystko będzie. Czasy przepisy. PZPN czy PZKOSZ? PZPN do U12. Ja tu jestem tylko na chwilę i tak dalej, ale wierzę, że ci, co już na mnie kontakt wpłyną na pozostałych, a zresztą wy macie swój rozum i mam nadzieję, że te parę zdań do was trafi. Przygotujcie dziecko, które prowadzi dziecko. Trener z tyłu za ławką i wszystko. I niech się wszystko prowadzi. Oczy, oczy. Za tą koszykówkę naszą polską spełniamy marzenie, to tak by wypadało. Spełniamy? Marzenia!